jak ci się ósme piętro włączyło. Bardzo się cieszę, nie mogę się wysłowić. Tak jak wspominałem wcześniej, adrenalinie mnie jeszcze buzuje, ręce chodzą trochę, ale chodzą chyba z tego względu, że to naprawdę było szybko i jak na te warunki, które zafundowała nam Aura i ten cały nieszczęsny autobus poranny. Naprawdę było szybko i niebezpiecznie, wiadomo, sobotne trasy są w Sopocie. Nie należy do super jakichś bezpiecznych, nie wybacza błędów. Nasz team rzeczywiście spisał się na medal, nie tylko ja, Mężanowiczowi Dobrewicz, wynik Igor Widłak zanotował 5. miejsce w generalce. Sebastian Teter wygrał grupę klasę N-2000, także rewelacyjna sobota w Sopocie. Mam nadzieję, że jutro powtórzymy te wyniki. Powiedz jeszcze, czy ten sorbent na trasie w jakimś stopniu tam wpływał na waszą jazdę, na twoją jazdę? Na pewno wpływał, bo to jakieś odbicie psychiczne. Psychika zostaje, że mamy coś pomarańczowego. Trochę w pierwszych przejazdach czułem się jak na korcie tenisowym. Ale dobór opon miał tutaj spore znaczenie, tak żeby ten sorbent został odprowadzony przez nie, zarazem woda. No i nie było jakichś tragedii, jeśli chodzi o prowadzenie auta, ale wiadomo było, no, nie przyczepne.